Szczerze Boże, coś wam powiem. Jaki pokój daje świat? Taki, że niektóre państwa utrzymują się w ryzach, by nie wcisnąć guzika atomowego? Inne zastraszają obywateli, by nie wszczynali buntu i trzymają społeczeństwo w reżimie, zakłamując rzeczywistość? Niby nie ma konfliktów, ale też nie ma pokoju, bo jest wewnętrzne napięcie, które niestety może wybuchnąć. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat. Pokój Chrystusowy jest zupełnie innym doświadczeniem, jest innym stanem. Jego pokój rodzi się na krzyżu. Ceną za niego jest bolesna śmierć. Te słowa o pokoju są wypowiedziane po zmartwychwstaniu. Do drzewa krzyża wraz z ciałem Chrystusa został przybity strach i pokonana została śmierć. Chrystus, przechodząc przez ból i upokorzenie, okazuje nam miłosierną miłość. Zastanawiam się, czy młode pokolenie w ogóle rozumie pojęcie poświęcenia się dla innych, dla wyższych celów? Czy w ogóle rozumie, czym jest ofiara? Zobaczmy, ile wokół nas jest pozbawionych pokoju wydarzeń, kłótni, sporów, gniewu, podziałów, rozwodów. To są bolesne i częste zjawiska. Człowiek dla człowieka jest wrogiem. Dziecko dla rodzica jest przeszkodą, na której można się wyżyć, skatować, doprowadzić do śmierci. Jestem przerażony, że myślenie staje się bolesnym procesem życiowym, dlatego się go nie wdraża w życie. Święty Tomasz z Akwinu uważa, że Chrystus swoim pokojem chce przeniknąć do naszego życia w trzech wymiarach. W naszej relacji do siebie samego, w naszej relacji do innych i w naszej relacji do Boga. Kiedy patrzymy na siebie w lustrze, kiedy znamy swoje wady i zalety, wyciągamy wnioski. Możemy się lubić albo nienawidzić. Gdy widzimy tylko wady, prowadzimy do autodestrukcji albo szukamy wyjścia z tego dołka. Tak powstaje kryzys tożsamości. Człowiek przestaje wiedzieć, kim właściwie jest. Gdy nie ma w człowieku pokoju, instynkty zaczynają dominować. Jeśli one przejmują władzę nad człowiekiem, wtedy następuje rozbicie. Wewnętrzny niepokój z człowieka rozlewa się na innych. Atmosfera staje się napięta, relacje z innymi pogarszają się. Bóg ze swoją miłością jest po prostu znienawidzony. Dlatego Chrystus mówi, pokój mój wam daję. I za chwilę dodaje, gdybyście mnie miłowali. Gdyby więcej miłości używać w codziennej pracy, to byłaby ona gwarancją pokoju w świecie. Każda nieżyczliwość niszczy relacje i sprowadza nas do świata walki, bo każdy zaczyna walczyć o swoje. Jezus nie pasuje do współczesnego świata, bo wnosi radość życia. Wszystko, co czyni, robi z miłości do człowieka. Wychodzi z otwartą ręką i otwartym sercem. W tych dwóch wymiarach teoria łączy się z praktyką. Oprócz słów są konkretne działania. Im mniej Boga w społeczeństwie, tym mniej jest uczciwości w działaniu. Słychać tylko, mi się należy, ja wymagam. Nie spełniam wymagań, ale też chcę korzystać z jakiegoś przywileju. Ciągle tylko daj i daj. Jezus chce nam pomóc zrozumieć, że wiara jest głębokim źródłem pokoju. Chce nam też wyjaśnić, że wiara nie oznacza myślenia, że wszystko ułoży się dobrze. Wiara nie myśli, że wszystko jest różowe. Nie jest naiwnym optymizmem. Pokój Chrystusa jest darem, który pozwala mi utrzymać mego ducha wewnętrznie wolnym, bym tam, gdzie dzieje się zło, mógł czynić przeciwnie. Z Panem Bogiem.